Się pan wychylił. Idziemy dalej. Się nie wolno wychylać na wojnie. Na wojnie najlepiej siedzieć z kuloną głową. Na moje rozumowanie przynajmniej. Z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj jechała ciężarówka później. Ale pewnie ją spotkamy trochę później, więc zwalniemy se save'a, jakby co. Na razie nie jest tak źle, 95 życia, bardzo ładnie. Już wylikwidowaliśmy tak jakby dwa oddziały. Jeden oddział plus ten autko. Okej, wydaje mi się, że zaraz coś nas... O, tu już widać. Nie jestem pewny, ale chyba te... Nie wiem, co to są... Ptaki, motyle? Nie wiem, jakieś owady dziwne nas zdradzają. O, tutaj panowie sobie rozmawiają. A tam jest ich ten... Trzeba by tam się zajść, czekajcie. Zakres znaczy się. No, tak, te ptaki nas zdradzają, tak mi się wydaje. A, to był głupi pomysł. Nie. Jestem ukryty za palmą. Czy co to jest? To jest najlepsza ochrona na wojnie, pamiętajcie. Na Pacyfiku znaczy się. Oho! Dostał. O kuźwa, wezwali alarm. A, zostaw mnie. Chodźcie, poczekajcie. Słyszeliście już słuchaj ciężarówkę. Zostaw! Wytupcaj! Śmieciu. No słychać ciężarówkę, ale ona jest chyba gdzieś tu. No a oni ją zatrzymali zamiast poczekać chwilkę, no ale cóż. Nowy rodzaj Japońca to jest chyba kierowca. Chociaż nie jestem pewny. Takiego wcześniej chyba jeszcze nie widzieliście. Taki okaz. Niestety straciliśmy połowę życia i całe to wszystko, całe to piękno, ta gracja, w której, z jaką przechodziłem tą Greca, poszła się pieprzyć. No ale cóż. Aj! Teraz jeszcze bardziej się poszło wszystko pieprzyć. Idźcie stąd! I to jest najgorsze, że ci Japońcy potem się chowają. Taki gówniarz mnie tutaj, smarkacz hendor, mnie tutaj zostawia. Nie mogę się ruszyć i ginę. Ale ich tu dużo, bo oni, widzicie, z tej ciężarówki, teraz oni się wszyscy pochowają i będziemy ich godzinę szukać, zanim pójdziemy dalej. To jest gówno, bo ja bym ich ładnie zdjął z tego oto CKM-u i by było, kurczę, fajnie, a tak to nie. Oni powiedzieli, że nie, my ich zastrzelimy wcześniej i zrobimy całą akcję Heroes. I nie będziesz prowadził tak, jak chcesz swojego, zagrajmy, gnoju. No, trudno. A, tu są dwie ciężarówki. Tego się nie spodziewałem. To chyba coś zbugowaliśmy, bo... A! Bo zazwyczaj była... Jedna. Pomóż mi, Sullivan, bo zaraz normalnie szlak mnie trafi. Weź mi, pomóż. Dobra. Zostanę z tobą, nie martw się. Widzicie, o co chodzi? Jak nie urok, to straczka. Jak nie Japoniec mnie dopadł, to dopadł mnie. Wypuchający samochód. No weź mnie ratuj już, bo nie chce mi się tyle czekać. No, świetnie. Ile zostało? 3. Nie jest tak źle. Tak, wszystko dobrze, tylko na mnie... Tylko, nie wiem... Jakaś klapa z samochodu mi pierdzielnęła w twarz i po prostu troszkę mnie poharatało. Ale jesteśmy już w składzie paliw, przez przypadek zawsze błądziłem tutaj w kółko. Więc nie jest źle. Może to tak miało być. No nie strzelaj! No i ty... No i ty, debilu, kurde, zamiast czekać, aż kilo strzeli, to biegniesz przed to i dostajesz kulkę w plecak. I twój plecak teraz bardzo protestuje. Ale ja się zakryję za tym konarem. Chociaż nie wiem, czy to są konary. To są... No tak, konar, dobra. Na pewno konar. Jeszcze biegacie. Teraz będzie dosyć fajna sprawa. Dosyć takie fajne urozmaicenie. Jak mogliście zauważyć wcześniej, jest nas... Zostaw! Jest nas czwórka. Czyli wiecie, ta standardowa kompania, tak mi się wydaje. Zresztą na kompasie macie narysowane, pokazane ile jest tych osób, więc powinniście wiedzieć. Ja zaraz sprawdzę, tam coś było. Kurczę, nie wiem czy to jest teraz, czy za chwilę. Chyba za chwilę, dobra jest. Może nas jest więcej? Nie, 4, dobrze mówię. Okej, to idziemy do przodu. Tu jest dość ciężko, ale wiem, że można dwa ukryte obiekty tutaj zdobyć? Bo tak mi się wydaje. Czekajcie. Zrobimy tam małą dywersję. To tyle, jeśli chodzi o dywersję. Kuczak. Coś mi dopadło. To jest najgorsze, że nie widać. Dobra, idziemy do przodu. Na Hamca, panowie, na Hamca. Gdzie się po krzakach chowacie? Dochodzę do przodu, powiedziałem. Nie widzę nikogo, tykle. I idę na Hamca. Tak chyba trzeba. Tak jest nakazane. Co jest ciekawe, można niszczyć te baraki. Te takie tutaj, co widzicie, te z tych blach stworzone. Nie wiem, czy to są baraki, czy jakieś po prostu pomieszczenia. Domki jakieś takie prowizoryczne. Zresztą zaraz wam pokażę jak, o ile się uda. Tu już powinien być ten, już chyba zlokalizowaliśmy ten japoński skład paliwa. Czy ja czegoś chyba nie uruchomiłem?
Bo czy kompas mnie źle prowadzi? Kompas mnie źle prowadzi, menda zdradziecka. Tam coś jest. Nie jestem dla ciebie kit, chłopcze. To syna sobie tak mówi, panie do mnie, chłopie. Dobra, patrzcie, tak, tak, pyk! Dostał w plecy. Okej, okay. Walniemy sobie, taka cisza. Nie ma, nie jest tutaj zbyt ta misja dynamiczna, to jest takie, wiecie, pojedyncza wymiana strzałów, o. Rozpieprzyłem wszystko i straciłem 40 pewnie, a nie wiem ile nawet, ale... Nie, zostaw mnie, ale straciłem sporo zdrowia przez moją głupotę. No wydup... Nie, no kurde, debil do mnie będzie strzelał, ja sobie wczytam grę i zaraz zobaczysz, co się stanie. Zestrzelony, a, teraz jest chyba misja, w której zestrzelony, czyli ten oko na niebie nasze, nazwane, tak, przez naszych pobratymców, go będziemy teraz ratować, tego pilota. Znaczy nie teraz, to za chwilę, ale wiecie, no, 10 życia straciłem przez to. Cicho. Oj, to wszystko wam to porozwalam, coś się przewróciło? No, okej. Okay. Teraz czuję się spełniony, mogę iść do przodu. Pewnie mi zaraz ktoś wyskoczy, nie? O, tych hendorsów. Na glebę. Ty też czekaj. Ich załatwimy inaczej. A, bo oni się tam kryją. Kurczek! Kurczek! Kurde! Już nawet słów tracę przy was. Wiecie, co zrobimy? Niszczę wam tę chałupę i rzucę granata. Cześć. Odsuńcie się. Rzucam granata. Cześć. Coś znowu wpadłem, idę. A, Jezu, tu się pali! Odejdź, Kilos! Nie, odejdź, Kilosku, ja drugi raz się nie dam na to nabrać, kochany. Weźcie to, coś zróbcie z tym. Dobra, stąd będziemy. Ale odejdźcie mi z widoku, co? Dziękuję. On żyje? Nie, nie żyje. O, widzicie, ten pan się zaklinował. Bonsai, o kuciak. O, czemu ja mam, co ja mam z tym kurczakiem? Czy Japońcy jedzą, oni... Coś mi się kojarzy, Chińczyk z kurczakiem, ale nie wiem. Może z kabaretu jakiegoś, wiecie, kuciak czy coś. A nie wiem. Tak znowu pieprzy poty, ale... Ale chcę to dzisiaj na spokojnie, trochę bardziej nie chcę się tak wygupiać znowu. Nie mam jakoś dzisiaj nastroju na wygupy, ale mam nastrój na taką troszeczkę pogadankę. Więc to traktujcie bardziej jako... Jako przejście gry. I trochę rozweselenie może, tak? O, tu się da to rozwalić, patrzcie. Odejdź. Widzicie? Blachy odpadają jak cholera. To jest ciekawe, potem zostanie sam szkielet w budynku. Bardzo ciekawe. Pasjonujące! Dobra. To chyba nie był jeszcze skład paliwa, to był tylko jakiś przystanek do tego składu. Więc idziemy dalej. Już do składu. Okej, okay, przeładujmy. Zapisasz szczelm. A czyż nie, zapis tu na pewno gdzieś będzie zaraz. Czuję to w kościach. Czuję to w kościach. Czekam na... Nie. Nawet o tym nie myślcie. Patrzcie, 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 patrzcie. Nie, nie, no co za... Który to? Tych... No wiem co. No nie, no, tak, straćmy życie więcej. Mor! Zasrańce. Zapiszę tu grę, bo oni wszystko psują. To jest niestety, chcemy jakąś zasadzkę, a oni pieprzą wszystko. I to mnie boli. No i tak, jeszcze liście są przeciwko mnie. Wszystko jest przeciwko mnie. Idź pan stąd! Weźcie mnie, uratuj, uratuj! Dziękuję. To nie ja się uratowałem, ale... Cóż. Dostał. Coś tam jeszcze jest? Czy coś tam jeszcze jest? Nie, już raczej nie. Okoj, z tego co pamiętam, tam na górze jest potem... Tutaj jest chyba zapis i odpoczynek, tak mi się wydaje, przed następną częścią misji. Co nie? A, chyba nie. No tak, dobrze mówię, musimy już formować szyk. Okej, to była pierwsza część tej misji, teraz już chyba będzie ten skład paliwa, więc zaraz do was wracam, jak się to naładuje. Okej, jesteśmy przed składem. Tak, jesteśmy przed składem. Mhm. Panowie, powiedzcie coś ciekawego dla widzów? Nie powiedzą. Ale tak, ogólnie chodzi o to, że zlokalizowaliśmy już japoński skład paliwa, ale nie możemy się tam dostać, więc musimy iść flanką, jak zwykle. Idziemy dalej. Niestety amunicja ani bandaże się nie zwróciły, bo to jeszcze nie koniec misji. Więc wiecie, biegiem. Coś tu się... O, dobra. Cicho. Panowie i panie, cicho. Ja do nich strzelę, czekajcie. Kurde! No znowu! Chciałem taką... Dlaczego ja nigdy nie mam nad wami... Ach, cholerne żółtki. O, w dupę. Nowy... O, takiego gościa, takiego Japończyka jeszcze nie widziałem. Trwały skubaniec. Zostawcie mnie wszyscy. Zdupcyliście tą sprawę. No właśnie, wszyscy już poumierali. Ja muszę ich osłaniać. Idiotyzm. Gdzie jesteście? Tu coś jest. Nie, to nie wybuchnie?
Myślałem, że to wybuchnie, miało kolor czerwony, a to co czerwone zazwyczaj wybucha. Na moją logikę. Dobra. Jak widzicie, coraz bliżej jesteśmy tego składu. Już wszyscy poginęli. Odejdź. Nie wiem, gdzie jest nasz medyk. No tak, 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 tak. Bo nie, bo tu nie ma oznaczeń granatów. O tym sam sobie zaraz pomyślałem, tak. Kurde, tu nie ma oznaczeń granatów. Pewnie coś mnie zaraz pierdyknie. I nagle, co się stało? Pierdykło, no. Bo jak żeby inaczej. I się wkurzę i też wam rzucę granatę. I się skończy. Nie możemy ani tego granata odrzucić, ani nic. Dobrze, że Call of Duty późniejsze, znaczy medale późniejsze już to naprawiły chyba. Chociaż nie wiem, jak jest w Airborne. Na pewno w 2010 jest tak już to naprawione. Okej, myślę, że to pora na medyka. Nie, odnowiły się. To fajnie, okej. No to dobra, spoko, to nie ma się co bać. Dawaj apteczkę, chłopie, idziemy. No to jest jeszcze sporo, nie? Jak sądzisz, Sullivan? Myślisz, że jest sporo? To nie jest zadraźnie. Ja nie panikuję, chłopie. Porąbało cię. Ja idę teraz szukać jakichś dokumentów, bo jest tutaj zadanie, żeby znaleźć dokumenty i za to jest właśnie ten ukryty obiekt, ale to chyba jeszcze nie tutaj. Więc dajemy dalej. Zapisa sobie save'niemy. Znaczy save'niemy sobie ogólnie. I ruszamy do tej stacji. To już chyba jest droga prosta do tej stacyjki. Czy ja się przypadkiem nie wracam? Bo to jest bardzo prawdopodobne teraz. Nie, nie wracam się. Dobra, panowie, dawajcie. Powolutku, po cichutku. Teraz ja nie będę czekał na was. Pięknie! O kurczak. No i znowu mi się ktoś wtrnił. No. Dobra, tutaj jest parę rzeczy do zrobienia. Oczywiście nasi już padają jak kaczki. W tamtej chacie, gdzie... A! Nie, wiecie co, ja mam przecież... Ja mam automatyczną broń. Aż siedzę i strzelam z takiego gówna, no proszę cię. W tamtym domku jest dokument. Musimy się tam dostać. Dobra. Paszli. Paszli czy nie paszli? Nie paszli. Teraz paszli. Okej, okay. Szybko save'ik i ruszamy. Nie wiem, czy w tamtym, czy w tym drugim domu są te dokumenty. Zaraz zobaczymy. Pójdę tam na żywca, tam widzicie... A nie. Dobra. Jak możecie zauważyć, to Japończycy dzielą się nie tylko na, wiecie, zwykłą piechotę. Są też u nich medycy, oficerowie. O, to, tu jest właśnie... Nie, to nie jest medyk. Chociaż nie wiem. Nie, to jest medyk, bo mają tą torbę z medykamentami. Także jest to fajnie stworzone. Doceniam, kiedy w grach żołnierze dzielą się na klasy, nie tylko na, wiecie, po prostu infanty, infantry i koniec. Dobra, nie będziemy się tutaj... Chodź tu, ty głupi Japończyku. Tu widzicie? Ale pojechałem, głupi Japończyku. Rozpieprzyłem samolot. Pięknie. I tutaj są te dokumenty. No. Nie wiem, po co rozwaliłem ten samolot. Myślałem, że za to też jest coś... Ale trudno. Idziemy dalej. No, dobra. Ukryty już mamy. Coś tu... Poszukamy jeszcze amunicji, bo zaraz będzie niezła jatka. Z tego, co pamiętam. Chociaż ja bardzo mało rzeczy pamiętam. Ale cóż. Zobaczymy, co jest w tym domku. Bo mi się tam też wydawało, że coś jest. Ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie ma nic. O, tu coś jest. A co to jest? Co to jest? Kurczę. Jeśli wiecie, co to jest, to napiszcie, bo jestem bardzo ciekawy, co to jest. Chłopie. Dobra, zapisik. I teraz już idziemy do seryjnego składu. Bo już tych składów trochę było. Już prawie raz myślałem, że to jest naprawdę skład, a to nie był skład. Czujecie to? Nie był skład. No ja pieprzę. Co za ludzie. Okej. Okay. Chociaż z tego, co pamiętam, my przez... O, kurczek. Tępe żółtki na podłogę. No i pięknie. To było dobre. To mi się podobało. Wszyscy leżą. Nie ma żadnych problemów. Dobra, dobra, dobra. O, tam jest. No o nie, tego pana to... Ja już z daleka zdejmę. On się nie... O, widzę, że się nie przejął. Nie, przejął się, bo już skierowywał w naszą stronę ten swój karabinek. Dobra, mam nadzieję, że to już jest ta stacja, bo jeżeli to nie jest stacja paliw, to mnie wkurzy się. To mnie wkurzy się. Kurczę! To jest właśnie ten cały bajer, że oni zamiast iść gdzieś do przodu, to gówno robią i stoją za mną. I czekają, aż ja ich pozabijam. A żółtki wcale nie mają aż tak... Mają dobrą celność. Ja dużo staram się powiedzieć coś takiego... sensowniejszego. Kurde! Się przestraszyłem. Że jak staram się powiedzieć coś sensowniejszego, to wychodzi to głupio i jeszcze gorzej niż jakbym powiedział coś normalnie.
Zresztą to pewnie zauważyliście. Nie będę się z wami pieprzył. Już i tak odebraliście mi wszystko co cenne, moje życie. I tylko to, co jest mi cenne. Proszę bardzo, wybuch widzę was nie rani. Tak jak mnie ranią wasze granaty. Idź, ty nie chcesz mnie leczyć, bo bieg do mnie medyk, jakby mnie chciał uleczyć. Nie jesteście ze mną, tylko jesteście za mną, debile. No i to pięknie. I se sam całą tą pieprzoną wioskę musiałem rozchrzań. A ty cholera. To za to, że chciałeś mnie walnąć. Zostałeś w karki, złapałeś się za brzuch. Gnoju. Nie krzycz chłopie, bo mnie uszy bolą od tego twojego szwargotu. Dobra, tu jest amunicja jakaś ładna, tu też coś jest. Jest, dobra, pięknie. 32 życia oczywiście, no cóż. Zapisamy. Też jest, jestem w stanie to przełknąć. Oczywiście to też nie był skład paliw. Trudno. Ale zaraz, zaraz, chyba teraz. Nie. Albo tak, teraz. On co coś kopie. Co ty myślisz, że będziesz tu bezkarnie kopać na mojej warcie? Nikt nie może kopać na mojej warcie. Tam jest, widzicie, autko. I tym autkiem chyba za chwilę wsiądziemy i pojedziemy w silną dalę. Tak mi się wydaje. Oho, oho, oho. Tak, to już jest ostatnia stacja przed... Ostatnia stacja przed stacją... No patrz, jaki bezczelny! Ja wiedziałem. Wokół ma trzech innych do strzelania, on wybrał mnie. No bo czemu nie? Why not, bitches? Why not? Ugh. Jezus Maria. Sam mnie ta gra tak rozbraja. No ale cóż, nawet nie będę już przewijał tego paska. Idziemy do przodu. Dobrze, że zrobiłem save'a, widzicie. Jakbym nie zrobił save'a, to by było gówno, a nie gra. Mi się denerwował i musiał powiedzieć, że zaraz wracam. A nie lubię tego robić. Nie lubię zaraz wracać. I już się załatwił. Owy pan. Gdzie? Tępy żółtku. Ale oczywiście, patrzcie, widzicie, oni idą do przodu, nie? Giną po jednym strzale, a ja se tu, kurde, muszę... Jak jakiś pieprzony tank. No tak, jeszcze tam jest pewnie z drugiej strony coś do strzelania, nie? Nie strzelaj! Pyk! Tam coś też jest. Kurde, ale oni, ale ich jadą. Strasznie. No i co teraz? Wszyscy już giną. Naprawdę, wszyscy poginęli, zostałem sam. Znaczy poginęli. I właśnie, co w takim wypadku, kiedy medyk zostanie zestrzelony? Medyk potrafi się sam uleczyć. To jest dosyć dziwna animacja, ale... Ale nieraz się tak będzie zdarzać, że po prostu, wiecie... Chodźcie tutaj, Dekle. Nie! No idź stąd! Weźcie coś, zróbcie, bo mnie szlak trafił. No już, oczywiście widzicie, co zrobił Japoniec. Wkurzył się i go potaraskał. O. Tam jest coś, co strzela w nas. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra, wiem, gdzie to jest. Zapiszmy, bo to może się do nas skończyć nieciekawie. O, tak jak teraz. Chociaż nie. Ja tu się nie dam, kochanie. A! Nie trafiłem. No wracaj tu! No i spieprzył do lasu. Uciekł do dżungli. Się skończyło. Naładuję sobie broń. Będę strzelał dalej. Trafię ci heada. I jeszcze tam są. Tak, widzicie, chyba ten skład paliwa jest naprawdę dobrze broniony. Tyle stacji przed nim. A tu można rozwalić, patrzcie. Chyba, taką mam nadzieję. Tak, można, już się bałem, że wiecie. Misja zakończy się bez takiego, wiecie. Bez takiego epickiego boom. Które weszło już nam nawyki. Dobra, widzicie, tamten pan będzie... Nie wiem, wiecie co, zrobię tu save'a, bo oni, widzicie, wszyscy wsiedli do auta, a ja boję się, że zostanie mi tyle życia, ile mam teraz. I to może być nieciekawe. Trudno. Siadam do pojazdu i jadę. Tak, zostanie mi tyle życia, ile teraz. Medyk, mogę cię prosić? Halo? Nie, nie mogę, okej. Okay. Jedziemy. Ja będę wszystko rozwalał. Nie, mamy 100 życia, spoko. Chodźcie tu. Bardzo ciekawe, widzicie. To jest właśnie... Jimmy jedzie. Jimmy, ty świrze! Właśnie nie dobra jazda, to nie jest dobra... Zejmij strzelca. Kogo? Z tego co widzę, to tu jest bardzo dużo strzelców, mój drogi. Chyba tamtych. O, gość chyba wyskoczył. Przejechał go, ale go przejechał. Nie przejeżdżaj Japończyków! Japońcy są przydatni, będą nam budować drogi w przyszłości. O ja! Co do nas strzela? Wracaj tu, ja go zdejmę! Spokojnie, nie bój się Jimmy, jedź! Patrzcie jaka kamienna twarz! To mi się podoba, chłopie. Patrzcie, jak zapyla. Trochę to nierealistyczne, że jeszcze nam tego auta nie zniszczyli, ale... Trudno. Dobra, zabiłem już chyba wszystkich w tym mapie oprócz tego. A nie, nikogo nie zabiłem. Dobra, trudno.
O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jimmy, weź coś zrób, weź coś zrób. No i patrzcie, co zrobił. Jimmy, nie o to mi chodziło. A! Co ty robisz, chłopie? Nie puść.